Cześć, Warszawie! No, cześć, Becich, cześć! Cześć, kolego z wojska! No, fajnie, weź przyjechał. No co tam nowego? Co nowego? A? Tak ogólnie. No tak ogólnie. Wiesz, tak ogólnie to jest dużo ciekawych rzeczy, bo w radiu gadali, że kosmos się piorunem rozszerza, wiesz? A, no tak, to pewnie przez ten efekt cieplarniany. Tyś też coś o tym słyszał? No, że się rozszerza. No. A to czyta się to i owo, i ogląda. Tak. No tak. Ale się nie myśli. Wszystko na głowie biednego Bercika. No a co tym razem nie tak? A w ogóle dokąd idziesz, kolego? Wiesz co, jakże wychodził z domu, to że obiecał Andzi, że się absolutnie nie wybierą do Alojza, no. A to szkoda, bo chętnie bym tam do niego wpadł. Ach ty gizie, ty diable rogaty, kusicielu jeden. Co? Warszawioku pieruński, co? Ale o co ci się rozchodzi? Ty chcesz, żeby Johannes złomał słowo honoru Hanysa? Nie, no Bercik, tak tylko powiedziałem, że chętnie bym wpadł do Alojza, ale jak nie możesz, no to trudno, nie ma to tamto. O nie, teraz już za późno, teraz już idziemy. No zaraz. A słowo honoru? Nie, runie, słowo honoru, Zbyszek. Ja jak wychodził, to rzekł do Andzi słowo honoru, że się nie wybierą do Alojza. I to była prawda, bo że się nie wybierą. A teraz jak spotkał ciebie i sytuacja się diametralnie zmieniła i... No nie da się ukryć, że teraz... Wybierą się do Alojza. No dobrze, Bercik, no. A słowo? Runie, jak ty przynudzasz, chopie, jak ty przynudzasz. Godum ci wyraźnie, że wtedy rzekł słowo honoru, że się nie wybierą. A teraz? To jest teraz, nie wtedy, rozumiesz? Teraz ci dowód słowo honoru, że się wybierą. No czy to tak trudno zrozumieć? No to co? No idziemy i przemyślimy to na miejscu, chodź. Idziemy. Cześć. O, cześć, Bercik! Witam, Hanyszku! Cześć, Warszawiu! Dwa piweczka, ja? Jaronia, coś ty taki przewidujący, że zawsze wiesz, że są dwa piwa, co? No, ale zawsze tak było. A, zawsze normalnie tak było, ale w sytuacji, kiedy kosmos się cały czas rozszerzał. Ale już nie słuchaj, Bercika, dawaj dwa piwa. Nie mądruj, Warszawiak, bo ja jest u siebie, pieruna. Co wy zawsze, Warszawiaki, chcecie za nas zdecydować? Czy Joros na Górnym Śląsku nie mogę zdecydować, są za siebie? No i dobrze. Oj, przepraszam, proszę bardzo. Ty zostaw moją walizkę. Alojz, właśnie miał powiedzieć. Alojz, dwa piwa. O. Już i tak było nalone, no, proszę coś bardzo. Coś to zmieniło. Bercik, siadaj, zawrzyj dziób i napij się piwa, bo ciebie normalnie nigdy nie idzie słuchać. No. Cześć, kopy. Cześć, Gerhardzie. Cześć. Od domu, proszę bardzo, cały kredyt. O. Cześć. Czuję, że się dzisiaj napija, Gerhard. Daj muchnąć. Gerhard, a co się stało? No co, Gerhard, loć? Nie. Dzisiaj by na czyżby. To na pewno przez ten kosmos, co się rozszerzał. Ja wiedział, że coś jest nie tak, ty, ale który myślał co? Tak, ty. Gerard, a naprawdę nic? To... Nic, ani jednego piwa, rozumiesz? Dzisiaj chcemy czyżby, chcę zobaczyć, jak to jest, wiesz? Dobra, Warszawiok, słuchaj, co tam słychać we wielkim biznesie? A we wielkim biznesie? To jest to. Pieronie, przecież powiedział ci wyraźnie, że go nie słyszy, nie? Bercik, ale to nie o to chodzi. Mam znajomego w Warszawie, który zrobił w Beskidach odwiert na tę wodę i właśnie chce nią handlować. Ty, jak to w Beskidach odwiert zrobił? No normalnie, no. Żeby się dostać do wody, to trzeba zrobić odwiert, no. Tak jak z ropą. Robi się odwierty, tak. Jeronie, coś to chce woda produkować, porąbało go. Nie, czekaj, chłopie. To jest bardzo poważny i bardzo interesujący temat, rozumiesz? A co to jest za woda? Jak to czekaj, a czemu ona się tak brzydko nazywa? Co się brzydko nazywa? No umiesz... się! A co, nie umiesz czytać? To nie chodzi o kipuś. Tu jest napisane łzy Juchasa, a nie to, co myślisz, te brzydkie, no. A to się mógł pomylić. Mógł się pomylić, tak. Jaronie, ale jak to chce produkować woda? Przecież ta woda leci z kokotka, no. A ty wiesz, to jest Juchas w ogóle? No. Tak, właśnie nie wiem. Juchas to jest taki pomocnik bacy. A że czekaj, ja znam takiego jednego pomocnika, ale piekorza, wiesz, pietloka. To znaczy nie znam tego piekorza i no tego jego pomocnika, nie? Ale Juchasa nie znam. No i co z tego, że tam? No to znaczy co, wy macie swoich znajomych, on swoich znajomych, nie? O to ci chodzi. Zbyszek, jak on chce robić ta woda, ja dróg tego nie rozumiem. Godam ci, że woda leci z kranu, no. Z kranu, jedź tam, ci leci z kranu. To nie taka woda, to jest specjalna woda ze starotego, no takiego starodobnego. Prastaro, no. O właśnie, z prastarego źródła. Jak głosi legenda góralska, to jednemu Juchasowi się bardzo chciało pić po imprezie i wiesz, jak on się obudził wśród tych owiec, co ta woda mu prysnęła z głębin czasu prosto do gęby.
Znaczy jakoś tak, no nie ma, ale nie ma, zobacz ile ona ma teraz mikroelementów. No, właśnie, no właśnie, patrz, ty patrz. Te CA2 plus, MG2 plus, NA plus, K plus, HCO3, rozumiesz, CaCO3, CLF, aniony, kationy, tego jest pierony sam. I chwilunia, ja tu nie widzę żadnego CaCO3, ty. Bercik, zapewniam cię, że wszystkie te mikroelementy są w tej wodzie. No, ale nie o to chodzi, chłopie, chodzi o to. Że ja szukam teraz wspólnika, żeby wejść z tą wodą na śląski rynek. To już go możesz. Gdzie? Tukej. Co tukej? Co? Ciebie? Te chwila, a czemu właśnie ty? Bo ja jest czyćmy, rozumiesz? Co? A wolałbyś łożartego, ja? No nie, no... Nie, jest czyźwy, a jak jest czyźwy, to nie mokaca. No jak nie mokaca, Zbysztof, to ci nie wychleje ani flaj. Dobry do sprzedawania wody. Tak jest, a jeszcze mam w domu mikroskop. Ty masz mikroskop, no, a skąd? A skąd, chłopie, z Hasioka, ale z takiego, chłopie, lepszego Hasioka, z wyższej półki, z Hasioka z przy Akademii Medycznej. Rozumiesz, ten mikroskop, rozumiesz, metalik, prawie nowka, pierwszy właściciel. I zaraz będziesz rozbadać te mikroelementy, czy wszystko jest na swoim miejscu, wiesz? No to dobre. Ty, Beci, a coś ty się tak zamyślił, Beci? Ty, Zbyszek, i ty godo, że na tym się do zrobić dobry biznes, ja? No jak to? No pewnie, że tak. No, nie ma to tamto. No daj spokój, nie widzisz, że myśla. Babcik. Co? Zgaś światło. Nie, bo byda myślał niewyraźnie. Wiesz co? Tyś miał cały dzień na myślenie. I co, nie umiesz myśleć po ciemku? Nie umiem. Jeszcze ci oświadczą. Dzisiaj żeś był ostatni raz u Alojza. A skąd ty wiesz, że była Alojza? Co, byłaś tam? Nie, ale śmierdzisz jak namiot po Oktoberfeście, wiesz? Nie, nie śmierdza. To weź się... Spadaj! Nawoniaj się jeszcze, bo teraz jeszcze fajnie mnie czuć piwem, ale od dzisiaj byda już ino śmierdził wodą. Wodą? Ja. Woda, Andzia, woda to jest dobry biznes. Akurat. No godą ci poważnie. Woda to jest ważny segment rynku. Ty się tam nie zdąż na tym. I ci głupoty po głowie chodzą. Kiedy idziesz? Wyszek. Co? Słuchaj. Co? To prawda, że ludzie ino lubią to, co swoje, a? Tak, to, co pić, swoje, tak. Lubią pić to, co swoje. To czemu jo kurcze hanys? Czemu jo mu pić jakieś gorolskie te makro, czy tam... Karlusyk... Mikroelementy, weź. Mikroelementy, no właśnie, no czemu, no? Wiesz, może ja się nie znam, ale wydaje mi się, że nie ma różnicy między mikroelementami gorolskimi i śląskimi, wiesz? No już ty się tam zdąż. Nie ma różnicy. Cały świat się dzieli, a to one się nie będą dzieliły. Wyszek, chodź. Gdzie? No chodź, mam lepszy pomysł na zrobienie biznesu, chodź. No nie, daj mi spokój, mi się chce sprawdzić. Tak? Tak. To szkoda, że nie mu teraz aparatu, bo byś ci zrobił fotkę i podpisał. Oto człowiek, który stracił miliony, wiesz? Tak jest. Śpi, cześć. Oto człowiek, co stracił... Dobra, hopla. Dzień dobry, Zbysiu. A, dzień dobry. Nie wiesz, gdzie jest mój mąż? A co, nie ma go? Nie ma go. A myślałam, że śpi z tobą. Nie no, zanim my uśli, to by się strasznie pokłócili ze sobą. On wyszedł z łóżka i chyba poszedł do ciebie, a po tym co było, to już nie wiem, bo ja usnęła. Oj, Andzia, nie martw się. Złego diable nie wezmą. O. Ale gdzie on jest? Chyba idzie ćwiczyć. O! Ta-dam! Proszę. Gdzieś ty był? Proszę, no! Ty, Becik, a co tu niby jest? Od tego zależą nasze miliony. Co? Od tej cieczy? Ty, ja się ciebie będę gdzieś, ty był! Andzia, Jaronie, to jest bardzo skomplikowana historia. Ty pamiętasz tego Krystiana Banasika? Twojego kolegi z kopalni pamiętam bardzo dobrze. On teraz dalej jeszcze robi na kopalni i no teraz na kopalni halimba głęboko. No i co z tego? No i pojechał, że dzisiaj do niego i kazałem mu napełnić cała ta flaszka. Co? Wyszedł. On jest chory psychicznie. Po co ci ta woda? No jak to, kobieto, ty się umiesz forsztelować, że to jest woda z samego dna kopalni Halimba głęboko. Leci, popatrz mi głęboko w oczy, ja.
Co? I powiedz mi, po co ci woda z kopalni Halemba Głęboko? Jeronie, jakie to jest nierozumne. Przecież ci tłumaczę jak krowie na rowie, że na tym zrobimy miliony. Alois, może byś mi w końcu oświetlił ta świeczka? Kupuję piwo, że klientyż, nie? Proszę bardzo. Kurde, oszczędzasz na mnie jak pierun, ty. To jest kultura teraz. Cześć, Opie. Cześć, Berci. Alois, mogę cię na chwilę? Pójdź. Mów do ciebie takie pytanie, słuchaj, Alois. Co twoim zdaniem ludzie najczęściej piją? No, tak szczerze, no. No piwo. Nie o to chodzi. Czekaj, inaczej, kipuś. Co ty najczęściej pijesz? Piwo. Nie, może faktycznie to jest zły przykład, może. To ja jest zły przykład? Nie, ty dobry, bo ty faktycznie najwięcej pijesz piwo. Ale na przykład, czekajcie, na przykład Gerard, nie? Nie, dobra, czekajcie, to też jest zły przykład. A, wiem, kipuś. Załóżmy, że tyś już te piwo wypił, nie? Ale ja go jeszcze nie wypił! Ale nie, załóżmy, że się wypił, nie? Ale kupi piwo! Teoretycznie on to go doczekał. Rozumiesz, teoretycznie, żeś te piwo wypił, no. To no, co? Teoretycznie, żeś wypił. No, to teoretycznie, żeś wypił i co pijesz po tym, no? Drugie piwo. Kurczę, nie! A co, gorzołka? Ale wiesz, piwo z gorzołką tak pomieszać, to potem może boleć głowa, wiesz, kac pierońcki. Nie, z wami się nie do żadnego biznesu zrobić, normalnie żadnego, no. Ale Berciku, szczerze, no. O co ci idzie? Czekaj, Alois, ty żeś jest inteligentny facet, nie? Ty masz łeb normalnie jak sklep, nie? Alois, co twoim zdaniem ludzie najczęściej piją, oprócz piwa, no? No co piją najczęściej, no? Gorzołka. Ciebie się nie pytam innego, no. No to ja nie wiem, co Alois pije. Gorzołka? Co? Gorzołka. Jeronie, co ty dzień dziale budzisz się rano i gorzoła pijesz? A to godaj, że rano. No. Na rano gorzołka, dwa kieliszeczki, ale bardzo często. Nie no, nie wyczymia. No, myśl! Woda. No woda, normalnie. Woda, no i częściej piją. Ja już myślę, że padna tu jak sznita na asfalt, no. Woda, dobra. Pytanie numer dwa. Jako ty ta woda lubisz? Taką tradycyjną, śląsko prawdziwą, dobrą woda? Czy takie gorolskie badziewie z odwiertu w Beskidach, co Zbyszek wczoraj miał? Nie, no gorolsko z gór woda. I ty to godosz, ty? Tradycyjny śląski Alois w tradycyjnym śląskim szynku. Ty takie rzeczy godosz? Twój dziadek przecież też lotał z giberu i gonił tych szwobów po hołdach i ty... Ty takie rzeczy? Bo zrozum, chłopie, że na Śląsku nie ma dobrej wody. I tu się mylisz. I nie glupej mnie tak. Tu się mylisz. Dan! Proszę, co to jest? Tradycyjna śląsko woda do prawdziwych hanysów. To jest sokiem. Cindziup. I co? No skosztować. Kosztuj, ale nie, no pyszne, skosztuj, nie, bo w gębie, no. Kalno jakoś. Ale co? Wyrywaj stąd! Co? Ciś mi z mojego lokalu! I ty tak do mnie? Tak do mnie? I oto chciał sprzedawać u ciebie w twoim szynku. W życiu! Czuję się dotkniony, wychodza. A idź, bo cię ja dotknę zaraz. To była tak o niedobro. Ohydną. Ale jest ją zawsze godą, woda to jest dobro do żab, napij się. No co, Becik? Znalazłeś ludzi, co cię zrozumieli? A kto tam zrozumie geniusza? Aha. Zwłaszcza jak geniusz jest... prawdziwym śląskim patriotom. No Zbyszek, powiedz mi, jak można być hanysem i nie lubić wody?